Witamy wszystkich słuchaczy Radia Fama, telewidzów telewizji Amazing, czytelników przeglądu lokalnego Famka, a także sympatyków portalu tvtomaszów.pl. Razem z nami dziś nasz specjalny, wyjątkowy gość, Robert Jakubowski. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jesteś osobą niepełnosprawną od urodzenia? Jestem osobą niepełnosprawną od urodzenia. Mhm. Jak sobie radzisz ze swoją niepełnosprawnością? Jest mi ciężko, no ale jakoś muszę przezwyciężać te bariery, chociaż nie wszystkie się da przezwyciężyć. O czym mowa? No, koło siebie sam wszystko zrobię, no ale jak przykładowo gdzieś jakiś krawężnik czy coś, to muszę zejść wózek podepchnąć, no. Mhm. A powiedz mi, jak jesteś postrzegany jako osoba niepełnosprawna przez mieszkańców naszego miasta? Z tym bywa różnie, tak mogę powiedzieć, bo jedni na mnie krzywo patrzą, jakoś tak wroga, a inni są przyjaźni. Krzywo patrzą? Dlaczego? No bo po prostu uważają, że niepełnosprawny to inny. Bo nie taki jak wszyscy, tylko już jednak inny. A ty czujesz się inaczej? Jakby tu powiedzieć. No troszkę tak, no bo jak krzywo, ci co są dla mnie przyjaźni jest dobrze, a ci co na mnie tak coś tam a to gadają, a to krzywo patrzą, a no z tym bywa po prostu różnie. Ja to byłem i miałem i ubliżany i w ogóle. Nawet tak? Nawet tak. Czyli nie ma tolerancji wobec osób niepełnosprawnych? No jest, ale nie, po prostu może nie we wszystkich osobach. To znaczy, jeśli mówimy o tych osobach, które krzywo na ciebie patrzą, to są młode osoby, czy to są starsze, czy... To można podzielić na trzy. I dorośli, i młodzież, i starsi. To nie to, że tylko jeden. Wiadomo, że dziecko, no to jeszcze tak dobrze wszystkiego nie rozumie, także na to trzeba przymrużyć oko, ale tak jak osoba starsza czy osoba dorosła, no to nie patrzą na mnie przyjaźnie wszyscy. Powiedz mi, największą barierą, to rozumiem, bariera poruszania się. Tak, no. Ja po prostu sobie daję sobie pomału jakoś radę, ale są takie rzeczy, z którymi jest mi ciężko, no. Ale pomimo wszystko próbuję to przez siłę to pokonywać, no. Nie jest to proste, ale... Powiedziałeś, że od urodzenia jesteś osobą niepełnosprawną. Powiedz mi, ciężko się pogodzić z tą niepełnosprawnością? Ciężko. Już się do tego przyzwyczaiłem, także no, pewno, że chciałbym być sprawny jak każdy, ale no, już się do tego przyzwyczaiłem i no, wiem, że tak musi być, no niestety, no nic na to się nie poradzi. Nie jestem sam, po prostu, jako osoba niepełnosprawna. A powiedz mi, czy zastanawiałeś się, dlaczego ja? No chyba się, to się chyba każdy zastanawia, dlaczego ja, dlaczego każdy, każdy sobie mówi, dlaczego ja, ale też nie tak musiało być, no. Takich ludzi jest mnóstwo. W tym momencie zaakceptowałeś samego siebie? Tak, no, tak, tak, bo jeszcze cieszę się tym i to jakoś tak podbudowuje, że są jeszcze osoby w gorszym stanie ode mnie, no są osoby leżące, a ja no jakoś sobie tam daję radę, wiadomo, sam nie pójdę, ale po... przy jakimś balkoniku, czy przy ścianie, no przy czymś, czego się mogę trzymać. Czy kogoś wezmę pod rękę i nie ma sprawy, i się nam dojdzie. Dojdzie, wejdzie, gdzie potrzeba, no jak jest poręcz, czy coś. Robercie, przypomnij, na czym polega twoja niepełnosprawność? No, jestem osobą niepełnosprawną, mam dziecięce porażenie mózgowe, mam niedowład kończyn dolnych. Czyli poruszasz się tylko i wyłącznie na wózku? Na wózku, no albo... Tak jak w domu, no to przy ścianie, przy balkoniku, no przy czymś, co jest takie bardziej stabilne. No, akurat niestety nie pójdę, bo nie trzymam równowagi. Musi być coś takiego, co jest stabilne. A powiedz mi, czy nasze instytucje, urzędy są przygotowane na załatwianie, no właśnie, spraw osób niepełnosprawnych? Powiem szczerze, że nie byłem we wszystkich urzędach w Tomaszowie, ale będąc w Urzędzie Miasta, to miałem bardzo duże problemy. To znaczy? No po prostu nie mogłem wejść. No niby tam jest podjazd, ale jest taki podjazd, że jest podjazd za stromy. Ja nie byłem w stanie podepchać wózek pod ten podjazd, żeby wjechać do środka. Musiałem poprosić kogoś, żeby wezwał mi tam, nie wiem, z ochrony. I dopiero ta ochrona, wózek został na dole, a mnie ochrona wprowadziła. A inne instytucje? Inne urzędy? No z innych tak urzędów nie korzystałem, bo tam po prostu w Urzędzie Miasta musiałem iść, bo się staram o zbiórkę na... publiczną zbiórkę pieniędzy na wózek, no. Musiałem się starać o zezwolenie na zbiórkę publiczną.
Ja Państwu przypomnę, że razem z nami jest dziś Robert Jakubowski, osoba niepełnosprawna, tomaszowianin od urodzenia. Tak, tak, tomaszowianin od urodzenia. Lat 36, tak, lada momentu urodziny. Tak, 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 tak. I to będą 36 czy 37? No skończone 36, to już będzie wchodził 37 rok na kark, jak to się mówi. Powiedz nam, Robercie, już stres minął? Już jest mniejszy. Już jest mniejszy? Nie całkowicie, ale już jest mniejszy. Czyli nie ma tematów tabu, na które nie możemy rozmawiać? Możemy rozmawiać na wszystkie tematy. Powiedz mi, mieszkasz sam, z rodziną? Z mamą i z bratem mieszkam. Dużą pomoc od nich otrzymujesz? No, największą. Największą. Powiedz nam, jak wygląda twój dzień powszedni? Wstaję rano, ubieram się, myję, jem śniadanie. Jeśli jest pogoda, a mam sprawny wózek, to no, wyjeżdżam gdzieś, zwiedzam. Mam sprawny wózek. Przepraszam, że ci przerwę. Powiedz mi, masz niesprawny w tym momencie wózek? Obecnie mam sprawny, no ale to już jest wózek, który już ma ładnych parę lat i zawsze wiadomo, coś tam zawsze wysiądzie. No. Bo to jest wózek nie elektryczny, tylko wózek korbowy. I to jest wózek już niestety, jak się wyrażę, stary. I w każdej chwili może coś wysiąść, dlatego tutaj nie mogę dzisiaj przyjechać sam, bo poruszam się na wózku, ale tak jak w Białobrzegach, tam gdzie jeżdżę na co dzień, to mnie wszyscy znają. W razie czego mi się wózek poprzyje, to ktoś mnie czy podepcha, czy przywiezie, a z miasta koniec. No. Miasta stoję na środku drogi i czekam, że tak powiem, na litość. A miałeś takie elektryczne kiedykolwiek wózek? Miałem wózek elektryczny, miałem. I co się z nim stało? Wysiadły mi akumulatory, kupiłem drugie, zaprowadziłem do fachowca, który niestety zamiast mi go naprawić, popsuł go jeszcze bardziej. I nie możesz, że tak powiem, porozumieć się z nim, żeby ci ten wózek naprawił? Gdzie leży problem? Ja byłem, rozmawiałem z nim, to powiedział, że ja ten wózek popsułem, a on go chciał naprawić, ale nie potrafi. A jako sam wózek był sprawny, tylko przy tym wózku były zużyte akumulatory. I ja zaprowadziłem ten wózek, żebym wymienił nowe akumulatory. A on coś zrobił, że jakieś zwarcie, czy coś, i poszła cała elektronika tego wózka. Nie masz żadnego świadka na to? Nie mam żadnego świadka, bo po tygodniu, jak to zaprowadziłem ten wózek do wymiany akumulatorów, to mojego tatę zabił auto. A tylko on to widział. Jak poszedł się dowiedzieć o ten wózek, a tam jeden do drugiego mówię, wyłącz go, bo on się pali. Dym poszedł z wózka i po wózku. Powiedz mi, w najbliższym okresie będzie przeprowadzana zbiórka na wózek? Tak, bo będą też koncert, będzie organizowany koncert we Włókniarzu, w kinie Włókniarz. Kiedy? To będzie 4 grudnia. Niestety dokładnej godziny jeszcze nie znam, bo jest dopiero wszystko ustalane. Na razie wiem, że 4 grudnia jest sala Włókniarz i to jest niedziela. Robercie, powiedz nam, a kto pomógł ci w zorganizowaniu tego najbliższego koncertu? W zorganizowaniu tego koncertu, który będzie się 4 grudnia w sali Włókniarz, pomogła mi pani dyrektor Dzielnicowego Ośrodka Kultury, pani Anna Zwardoń. W bardzo dużym stopniu. Na czym polega ta pomoc? No, porozmawiała z wszystkimi pracownikami Dzielnicowego Ośrodka Kultury, z różnymi zespołami i zainicjowały pomoc, że zagrają, że nieodpłatnie. Czyli bardzo dziękujemy, panie dyrektor. Tak, tak. Z całego serca. Ile taki wózek może kosztować? W granicach 25 tysięcy. To jak dobry samochód. Jak dobry samochód, niestety. Niestety nie dzwonię po żadnych innych firmach, nie dowiaduję się, bo jakbym zadzwonił, to potem mnie naciskali. No, a ja z czym? Jak będę miał jakąś większą gotówkę, dopiero się porozumiem z jakąś firmą, dowiem się, w jakiej cenie są te wózki, ale mój kolega nie tak dawno składał, no to mówi, no to zależy, mówi, są różne wózki, mówi, no ale takim jak skuter, to mówi od 25 tysięcy wzwyż. Od 25 do 75. Z czego się utrzymujesz na co dzień? Rentę mam, kiedyś miałam rentę socjalną, ale jak po śmierci mojego ojca otrzymałem rentę po nim. Wystarcza tych środków finansowych? Musi, niestety musi. 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 Powiedz mi, czy ludzie w Tomaszowie rozumieją niepełnosprawność? Czy jeżeli idziesz do firmy, otrzymujesz taką pomoc, nie wiem, w postaci, nie wiem, darów, w postaci gotówki, czy
Czy nie chodzisz? Czy nie prosisz? Po prostu nie chodzę, nie chodzę, nie chodzę, bo wiem, że raczej jest bardzo duża znieczulica i po prostu wiem, że raczej by nic z tego nie wyszło. No. Gdzie jest ta granica między współczuciem, pomocą, a litością? Nie wiem, jak to powiedzieć. Współczują ci ludzie? Można, że tak powiem, no, pół na pół, no. Bo tak się nie da tego tak bardziej określić. A to dobrze się czujesz, jak ci ktoś współczuje? Dobrze, no. Po prostu ja nie lubię, tak jak ktoś nade mną tak bardzo się lituje, no. To jest takie troszeczkę takie, no, jakby upokarzające, że tak powiem. Czyli chcesz być traktowany? No, tak w miarę normalnie, a nie tak, że już nie pracuję, to że już ojej, już taki, no. Nie, to, no wiele osób jest takich, może bym to gorzej przechodził, gdybym był jedyny sam. Ale wiem, że takich ludzi jest dużo w Polsce, no, i na świecie. Powiedz nam, czy masz kontakt z osobami w Tomaszowie Mazowieckim, które również są niepełnosprawne? No nie jest taki duży, ale mam trochę kontakt, bo jest sporo osób. No. Mam kolegę w Zaborowie, co jest w jeszcze gorszym stanie, bo niestety jego trzeba na wózek wsadzić, z wózka sadzić, bo w ogóle ma, niby ma czucie, ale ja to się złapę czegokolwiek i stanę. A on nawet nie ustoi, trzymając się czegokolwiek, czy w ogóle jak rzucaje trętwe nogi, od razu opada. Czyli zawiązały się przyjaźnie. Tak, tak, no bo ja kiedyś należałem do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, do TPD. Ale potem to TPD się rozwiązało, no a później znowu powstało, ale ja już się nie zapisywałem od nowa do tego. Czyli ciężko to życie przechodzisz. Czy można tak powiem powiedzieć? Powiem tak. Ja się trzymam tego, że mają jeszcze gorzej. Pewnie, że nie jest mi to łatwo, tak jak zdrowej całkowicie osobie, ale mają gorzej ode mnie. No, ja sobie muszę dawać radę. Ja myślę, że warto byłoby jeszcze raz zachęcić telewidzów, telewizję Amazing, czytelników przeglądu lokalnego Famka, słuchaczy Radia Fama, a także sympatyków portalu tvdomaszów.pl, aby przybyli na ten koncert, który odbędzie się, przypomnijmy, 4 grudnia w sali Włókniarz. Każdy grosz jest ważny. Oczywiście. Każda złotówka. Jakie są twoje marzenia? Jakie są twoje plany na przyszłość? Plany. Planować to tak, no, nic nie planuję, ale marzenie to jest mieć lepszy wózek, no. Bo niestety nie jestem coraz młodszy, tylko coraz starszy. A ręce mnie już bolą od tego tak zwanego kręcenia tymi rękoma. Pod każdą górę muszę wózek zejść, muszę wózek pchać, bo nie pociągnę. Bo boję się, że może mi łańcuch pęknąć albo coś. Podstawa to wózek, no. Lepszy wózek. Lepszy wózek. Czyli tego ci życzymy. Dziękuję. Ja Państwu przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj Robert Jakubowski. Chłopak niepełnosprawny, lat 36, który będzie zbierał na wózek. Wózek jaki? Elektryczny. Elektryczny, typu skuter. Bardzo dużo jest osób przyjaznych, zespoły mi zagrają za darmo. No po prostu ze strony, tak jak ze strony programu, no to mam wszystko bezpłatnie. No wszystko mam bezpłatnie. Salę mam bezpłatnie we Włókniarzu. Kamerzystę mam bezpłatnie, żeby mi nagrać ten koncert. Fotografa mam bezpłatnie. Zrobi mi zdjęcia. No dużo. Jak to się mówi, mam wrogów, że tak powiem, wrogów w sensie, że patrzą na mnie krzywo. Ale mam też osoby, które są dla mnie bardzo przyjazne. Nasz dzisiejszy wywiad, jeśli nie udało Wam się posłuchać go w całości, można zobaczyć na portalu tvtomaszów.pl, tak jak ten, jak i poprzednie wywiady. Naszą dzisiejszą rozmowę również zobaczycie w telewizji Amazing w sobotę i niedzielę po godzinie 16. No i zapraszam do lektury, czyli przeglądu lokalnego Famka. Michał Maruszak, dziękuję, do usłyszenia.